To jest, wierz mi, taka radocha, ale to jest taka radocha. Ja wiem, że to jest okrutne w stosunku do użytkowników końcowych. Cześć, tutaj Daniel Droziecki, witam Cię bardzo serdecznie na vlogu Jak zostać programistą wymiataczem. Dzisiaj mamy odcinek 065 i dzisiaj mamy środę, a to znaczy, że zgodnie z tradycją, już kilkumiesięczną, mamy dzisiaj środę ze świeżakiem. Czyli jeśli jesteś świeżakiem, to bardzo, bardzo serdecznie Cię zapraszam. A jeśli nie jesteś, jeśli jesteś komputerowym programistycznym wyjadaczem, to być może w tym odcinku nie znajdziesz nic dla siebie, a może coś znajdziesz, nie wiem, daj znać. Porozmawiamy sobie dzisiaj o błędach. O błędach w programowaniu, o ich wykrywaniu, o ich usuwaniu czyli popularnie rzecz ujmując o debagowaniu kodu. Więc teorii, skąd się wzięła nazwa debagowanie jest kilka i jedna z nich mówi o tym, że to pochodzi z czasów starych urządzeń telekomunikacyjnych, kiedy szczury przegryzały kable. Inni powiadają, że to ćma, która wleciała przez jakieś okno i spowodowała zwarcie z jednego z przekaźników w komputerze. Chyba Mark II była takim pierwowzorem tego dzisiejszego baga. Jak jest w rzeczywistości? Ciężko powiedzieć. To był pierwszy... Ważne jest, że termin się przyjął i dzisiaj rozwiązywanie problemów, wyszukiwanie błędów w kodzie to jest po prostu debagowanie. Zacznijmy może od takiego prostego ćwiczenia. Zamknij oczy i so, wyobraź sobie świat bez błędów. Jakby taki świat wyglądał? Jak myślisz? Podoba ci się taki świat, nie podoba ci się taki świat? Z punktu widzenia użytkownika to byłby świat doskonały, po prostu doskonały. Nic by się nie sypało, wszystko byłoby bezpieczne, rewelacyjne, cudowne. Ale z punktu widzenia programisty to byłby dramat. To byłby dramat. Dlaczego? Ja sobie nie wyobrażam pisania kodu, w którym nie ma błędów, bo błędy to jest coś fajnego, bo błędy to jest coś, co musisz wykryć i naprawić. I bardzo często, bardzo często polowanie na baga daje więcej satysfakcji niż napisanie kodu bez błędów. Ja wiem, że to jest śmieszne, ja wiem, że to tak nie powinno wyglądać, ale bardzo często w naszej pracy tak to wygląda. Uwierz mi. Nawet jeśli będziesz siedział przez tydzień przed komputerem, klepał kod, bez żadnej kompilacji, i w końcu ostatecznie po tych siedmiu dniach go skompilujesz, uruchomisz i okaże się, że od strzału przejdzie wszystkie testy, które przygotowałeś, to jest wielka frajda, wielka frajda. Ale jeśli trafisz na baga, który cię męczył przez miesiąc, przez dwa, i w końcu zorientujesz się, o co chodziło i pozbędziesz się go, to, to jest, wierz mi, taka radocha, ale to jest taka radocha. Ja wiem, że to jest okrutne w stosunku do użytkowników końcowych, ale taka jest prawda. Bez bugów nie byłoby takiej frajdy z pisania kodu. Bo, no bo co? No bo byś siedział i byś pisał tylko kod. Jeżeli byłoby z góry wiadomo, że ten kod jest bez błędów, no to, to byś po prostu klepał i klepał i klepał i klepał. I gdzie ten fan, Gdzie ta frajda? No nie ma. No, rozwiązywanie problemów? No dobrze. Ale największym problemem są te nieszczęsne bugi. Bez nich nie byłoby już takiej frajdy. Dobra, to tyle, ale to z tymi bagami. Jak sobie z nimi radzić? Więc ktoś może powiedzieć, że no przecież od wyłapywania bugów są testy. Tak, ale testy, testy nie naprawiają kodu. Testy pokazują, że w tym kodzie są błędy, są problemy, a to ty musisz znaleźć w tej chwili te problemy w tym kodzie i je naprawić. Jeżeli masz odpowiednio napisane testy, które odpowiednio pokrywają twój kod i są odpowiednio przemyślane, to znalezienie takiego błędu będzie proste. Po prostu. Natomiast, niestety, bardzo często się zdarza, że testy nie wykryły błędów. Albo ich nie było, albo były źle napisane, i taki błąd przechodzi na produkcję. Przechodzi na produkcję i ujawnia się raz na miliard wywołań. I wtedy, się, I wtedy zaczyna się zabawa. Bo bardzo ciężko ten błąd wyłapać. Jak sobie wtedy radzić? Przede wszystkim, słuchaj, są takie narzędzia jak debuggery. Ja wiem, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest idealne rozwiązanie do tego, żeby pozbyć się błędu, żeby pozbyć się tego buga i mieć święty spokój. Niestety, debugery ci się bardzo często do niczego nie przydadzą. Debugery są świetne na początku Twojej kariery, jak uczysz się debugować, uczysz się wyłapywać błędy, kiedy piszesz prosty kod. Jednowątkowy to rzeczywiście możliwość chodzenia krokowego, wyszukania, co w tym kodzie się dzieje, wyświetlenia sobie wartości zmiennych, jakie są aktualne. To jest świetna rzecz i to rewelacyjnie wspomaga naukę programowania. Naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Problem polega na tym, że w środowisku produkcyjnym. Debugger bardzo często się już nie sprawdza. Nie sprawdza się dlatego, że kod jest na tyle skomplikowany, że kod jest wielowątkowy i debugowanie kodu wielowątkowego to jest dramat. To jest po prostu dramat. No i co zostaje? Tak naprawdę, największą, największą bronią programisty przeciwko bugom są zwykłe logi. Tak, zwykłe logi. Najpierw pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, jeżeli trafisz na jakiś błąd. Co do którego nie jesteś pewny, w którym miejscu kodu się znajduje, to musisz usiąść i musisz się zastanowić, jakim cudem taki błąd może się w ogóle pojawić. Z czego on może wynikać? I bardzo często, jak tak usiądziesz i zaczniesz się zastanawiać, to po nitce do kłepka dosyć szybko dojdziesz do tego, w którym miejscu kodu ten błąd się mógł znaleźć. Problem jest wtedy, kiedy na przykład to jest duży projekt i nie znasz go całego. No i wtedy też sobie trzeba jakoś poradzić. I wtedy logi to jest twój największy przyjaciel. Możesz zacząć od logów systemu operacyjnego, żeby sprawdzić, czy coś niepokojącego tam już nie dzieje na poziomie samego systemu operacyjnego. Jeśli używasz języków działających na maszynach wirtualnych, czy interpretowalnych, czy Python, czy Java, to jest duże prawdopodobieństwo, że dostałeś piękny exception. Jeżeli to exception zostało gdzieś zalogowane, to w nim będziesz miał bardzo, bardzo dużo informacji. Będziesz miał pełną historię kolejnych wywołań i to może ci bardzo pomóc w dojściu do tego, gdzie pojawia się problem. Niestety czasami to nie ma exceptionu. Po prostu twój kod źle działa i wtedy naprawdę, jeśli nie jesteś w stanie ogarnąć tematu i dojść do tego w sposób mentalny, dlaczego tak się dzieje, to jedynym rozwiązaniem jest logowanie. Wrzucasz logi w miejscach, które twoim zdaniem są najbardziej prawdopodobnymi miejscami, gdzie może wystąpić ten błąd. I wrzucasz tam informacje o aktualnym stanie zmiennych, o aktualnym, o aktualnym zachowaniu się programu, żeby sprawdzić, czy program rzeczywiście wchodzi w niektóre pętle, czy program wchodzi w niektóre gałęzie, czy program rzeczywiście wykonuje taki algorytm, jaki ty dla niego założyłeś. I te logi, te informacje w tych logach to jest i będzie Twoja największa broń w walce z bagami. Uwierz mi, Naprawdę na początku możecie się wydawać, że debugger to jest cudo i wspaniała rzecz i tak jest, bo to jest cudowna i wspaniała rzecz i wielokrotnie z niego korzystałem. Niestety tak jak mówiłem, problem polega na tym, że przy pewnym poziomie abstrakcji i skomplikowania kodu debugger przestaje spełniać swoją rolę. Po prostu nie pomoże ci. Najnormalniej no w świecie może się nawet zdarzyć tak, że nie jesteś w stanie uruchomić na swoim komputerze pod z poziomu debugera kodu, który chcesz przetestować, bo nie jesteś w stanie na swoim komputerze przygotować całego środowiska uruchomieniowego. Tak nie powinno być, powinieneś mieć taką możliwość, ale czasami zdarza się i tak. Więc pamiętaj: logi, logi, logi i Twoja głowa. To są te dwa elementy, które są najgroźniejszą bronią przeciwko wszelkim bagom. Więc generalnie życzę Ci, żeby tych bagów było jak najmniej żebyś mógł je wyłapać jak najszybciej, ale żeby się jednak od czasu do czasu zdarzały, bo inaczej to by zasnął przy tym kodowaniu. Ok? I ci, ci nie mów nic klientom. Dobra. No to niech będzie to ta taka nasza słodka tajemnica. Ok. To to wszystko na dzisiaj. Bardzo ci pięknie dziękuję i zapraszam cię albo za tydzień, na kolejną środę dla świeżaka, ale zapraszam cię też na nowy poniedziałkowy, cykl, tam 3-2-1 koduj, który być może też ci się spodoba. I poza tym zapraszam Cię też na wszystkie inne odcinki, bo tak naprawdę ten kanał jest dla wszystkich. Te odcinki Środa dla Świeżaka 3.2.1 Kodu są rzeczywiście specyficzne dla osób początkujących, ale poza tym staram się kręcić tak pozostałe odcinki, żeby osoba zarówno zaawansowana, jak i początkująca mogła z nich coś uzyskać. Dziękuję Ci pięknie i zapraszam Cię na kolejny odcinek, taki, który sam sobie wybierzesz. Do usłyszenia, pa pa!